Witam, dziś zrecenzuję bardzo multimedialny telefon jak na swoje czasy, czyli Sony Ericsson K750. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Ogólne informacje. Telefon komórkowy obsługuje trzy standardy GSM. 900, 1800, 1900 i łączność 2G. Komórka niestety nie obsługuje żadnego standardu UMTS. Posiada slot na jedną kartę SIM oraz kartę pamięci Memory Stick Duo do maksymalnej pojemności do 2 GB. Wygląd, wykonanie i spasowanie. Z przodu widać głośnik od rozmów, logo Sony Ericsson, wyświetlacz TFT o rozdzielczości 176x220 pikseli, wyświetla on 256 000 kolorów i jest wielkości 1,8 cala. Klawiatura nawigacyjna i alfanumeryczna, logo Quick Share. Z tyłu znajduje się aparat, lusterko, lampa błyskowa, logo Sony Ericsson. Z prawej strony ujrzymy klawisze regulacji głośności, spust migawki aparatu fotograficznego. A z lewej klawisz odtwarzacza muzyki i wideo, slot na kartę Memory Stick Duo. U góry umieszczono przycisk włączania, podczerwień. Natomiast na dole ujrzymy zaczep na smycz, port ładowarki. Aparat komórkowy wykonano z plastiku dość dobrej jakości, natomiast przestrzeń obok klawiatury wykonano z szczotkowanego aluminium. Plastik raczej nie jest zdolny do rysowania, jedynie przy intensywnym użytkowaniu będzie można zobaczyć ślady użytkowania. Komórka jest przyjemna w dotyku, telefon bardzo dobrze układa się w dłoni, telefon nie skrzypi ani nie trzeszczy, słuchawka sprawia dobre wrażenie, na pierwsze spojrzenie widać, że to porządny telefon. Podzespoły. Bateria to litowo-polimerowy produkt o pojemności 900 mAh. Maksymalny czas rozmów to 9 godzin. Natomiast maksymalny czas czuwania to 17 dni. Procesor to jednordzeniowy ARM o zegarze 110 MHz. Pamięć komórki to 38 MB. Można tą pamięć rozszerzyć kartą pamięci Memory Stick Duo o maksymalnej pojemności do 2 GB. Aparat fotograficzny 2 megapiksele robi zdjęcia w rozdzielczości 1600x1200 pikseli z czterokrotnym zoomem cyfrowym, natomiast wideo nagrywa w rozdzielczości 176x144 piksele w formacie 3GP, posiada lampę błyskową i jest zasłoniony przesuwną pokrywą. Responsywność. Responsywność jest bardzo dobra, prędkość reakcji jest zadowalająca. Animacje się nie zacinają ani nic. Wszystko jest poprawne. Funkcje multimedialne. Pierwszą multimedią jest przeglądarka internetowa WAP. Drugą multimedią są trzy gry. Aero Mission 3, Puzzle Slider, Super Dial. Trzecią multimedią jest edytor filmów wideo. Czwartą multimedią jest edytor zdjęć. Piątą multimedią jest Mrzuzik DJ, czyli aplikacja do tworzenia dzwonków MIDI. Szóstą multimedią jest film demonstracyjny, który pokazuje, jak prawidłowo korzystać z funkcji multimedialnych. Siódmą multimedią jest dyktafon nagrywający w formacie AMR, nagrania są słabej jakości. Ósmą multimedią jest radio z RDSM. Dziewiątą multimedią jest klawisz do odtwarzania muzyki oraz wideo. Łączność i komunikacja. Transmisja danych. X8ML, WAP 2.0, HSCSD, GPRS klasy 10, Bluetooth, podczerwień, USB. Podsumowanie. Podsumowując, Sony Ericsson K760 to bardzo dobry i prosty w obsłudze aparat komórkowy. To bardzo udana komórka, praktycznie nie da się do niczego przyczepić, aparat robi bardzo dobre zdjęcia nawet jak na stary telefon, do jakości wykonania raczej też nie ma się do czego przyczepić. Jedynie głośnik jest dość cichy, co jest małym minusem, ale jednak, tak, to telefon idealny, jeżeli nie potrzebujesz dotykowego smartfona, to jest idealna słuchawka dla Ciebie. Zakończenie. Dziękuję za obejrzenie w całości. Jeśli film się spodobał, daj łapkę i subskrypcję z dzwonkiem.